Każdy, kto planuje wycieczkę rowerową, weekend za miastem, zimowe szaleństwo lub wyprawę do ciepłych krajów, koniecznie powinien odwiedzić targi turystyczne Tour Salon. Do Poznania przyjechało kilkuset wystawców z całego świata. Wśród nich firmy związane z branżą oraz regiony z Polski i zagranicy. Na takiej imprezie nie mogło zabraknąć powiatu poznańskiego. Zawsze mówimy, że powiat jest silny gospodarczo, warto u nas inwestować. Ale dla tych, którzy chcą, zainwestowali lub zamieszkali, mamy także ofertę turystyczną. To są i gospodarstwa agroturystyczne, możliwości biegania, chodzenia, jeżdżenia na rowerze. Pokazujemy piękno krajobrazu powiatu poznańskiego, no bo to przecież 42 tysiące hektarów lasów, wiele jezior, przepiękne miejsca, także dwory, pałace. Powiat poznański przygotował stoisko wspólnie z gminami. Zwiedzający mogli uzyskać tutaj pełną informację o szlakach turystycznych, zabytkach, skarbach natury oraz o bazie noclegowej i gastronomicznej. Bardzo ważną rolę odgrywają oczywiście gminy w naszym tutaj wystąpieniu. Zaprosiliśmy wszystkie gminy powiatu poznańskiego. Duża ich część odpowiedziała na nasze zaproszenie. Podpoznańskie gminy przygotowały swoją ofertę. Zachęcają turystów lokalnymi atrakcjami. Zostawaliśmy gości naszym chlebem sucholeckim, regionalnym. Niekwestionowaną perełką turystyczną naszej gminy jest kompleks pałacowo-parkowy w Rogalinie i tam w szczególności chcielibyśmy zaprosić wszystkich turystów. Gmina Mosina jest takim zapleczem turystycznym zapewne dla całej aglomeracji poznańskiej, ale odwiedza nas też wielu turystów spoza kraju. Lokalne samorządy łączą swe siły w turystycznej promocji. Tworzą związki, stowarzyszenia i grupy działania. Od kilku lat działa Związek Międzygminny Puszcza Zielonka. Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz wystawiły wspólne stoisko. Jak zwykle przyciągamy do nas pięknem naszej przyrody, Puszczą Zielonką jako taką, ale oraz produktami turystycznymi w postaci szlaków rowerowych, w postaci samochodowego szlaku kościołów drewnianych. Myślimy także i podpatrujemy tutaj innych, jeżeli chodzi. Chcemy rozwijać turystykę pieszą, czyli Nordic Walking. Swoją ofertę przygotowały też lokalne grupy działania. Jedną z nich tworzą gminy Buk, Stęszew i Dopiewo. Realizujemy program rozwoju obszarów wiejskich, realizujemy z tego programu Oś Czwartą Lider i wystawiamy nasze podmioty, naszych przedsiębiorców działających na terenie naszego stowarzyszenia. Oczywiście oferujemy agroturystykę, zapraszamy do zwiedzenia naszych przepięknych jezior. Oferta powiatu poznańskiego skierowana jest zarówno do gości z dalekich stron, jak i mieszkańców Poznania. No, powiat jest bardzo ciekawy. Ciekawe jest położenie powiatu, bo to jest jeden z nielicznych powiatów w Polsce, który otacza miasto. Trzeba poznać swoje, żeby nie chwalić tylko cudzego. I zapoznaje się z ofertą powiatu poznańskiego. Mnie interesują sprawy turnusów rehabilitacyjnych. Niestety targi trwały tylko 4 dni. Kto nie zdążył ich odwiedzić, informacje o atrakcjach turystycznych powiatu poznańskiego znajdzie na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl.